Manuel Neuer i Neymar, fotografia Getty Images. W czwartym dniu Mistrzostw Świata w Rosji w akcji zobaczymy dwóch poważnych faworytów do końcowego triumfu, obrońców tytułu Niemców oraz Brazylijczyków. Niedzielne zmagania rozpocznie jednak batalia w grupie E, Kostaryka kontra Serbia, 13:50, grupa E, Kostaryka, Serbia, TVP1, TVP Sport, sport.tvp.pl, aplikacja mobilna TVP Sport. Kostaryka tuż przed mundialem doznała bolesnej porażki w meczu towarzyskim z Belgią, 1-2-4. Wcześniej nie dała ady Anglii, która wygrała 2-2-0, jedynym spotkaniem, które w ostatnim czasie zakończyło się po myśli drużyny Oskara Ramireza, była potyczka u siebie z Irlandią Północną. Serbowie wydają się być z kolei zespołem, który bardzo trudno rozczytać. Z jednej strony przegrali 0-2-1 z Chile, z drugiej bardzo wysoko, bo 5-2-1, pokonali Boliwię. Słowiańska drużyna jest nieprzewidywalna, ale ma możliwości, żeby na mundialu sprawić niespodziankę. Drogi użytkowniku, wygląda na to, że używasz dodatku do swojej przeglądarki, który blokuje nasze reklamy. Aby móc oglądać materiał, prosimy o jego wyłączenie. Dziękujemy. Redakcja Sport TVP Mladen Krstajić. W Serbii każdy chce być trenerem. SNTV 16:50, grupa F, Niemcy, Meksyk, TVP2, TVP Sport, sport.tvp.pl, aplikacja mobilna TVP Sport. Po słabszych finałach Mistrzostw Europy Niemcy uporali się ze zmianą pokoleniową w kadrze i znów uchodzą za jednego z głównych faworytów mundialu. Ostatnio nie pokazali się jednak z dobrej strony, przegrywając z Austrią. Zwyciężyli za to 2-2-1 z Arabią Saudyjską. W gorszej sytuacji są w teorii Meksykanie, którzy w ostatnim spotkaniu towarzyskim przegrali z Danią 0-2-2. Zespół Juana Carlosa Osorio nie zaprezentował się dobrze, wyraźnie odstając od Europejczyków. Zawiódł szczególnie bramkarz Guillermo Ochoa. W zeszłym roku zespoły zmierzyły się ze sobą podczas Pucharu Konfederacji. Niemcy wygrali 4-2-1, ale według obserwatorów tak wysokie zwycięstwo nie oddawało obrazu meczu, bo Meksyk nie odstawał tak znacznie od rywali. Drogi użytkowniku, wygląda na to, że używasz dodatku do swojej przeglądarki, który blokuje nasze reklamy. Aby móc oglądać materiał, prosimy o jego wyłączenie. Dziękujemy. Redakcja Sport TVP Mundial 2018. Boateng, jestem liderem, muszę dawać przykład. TVP Sport HD 19:50, grupa E, Brazylia, Szwajcaria, TVP 1, TVP Sport, sport.tvp.pl, aplikacja mobilna TVP Sport. W ostatnich tygodniach Brazylijczycy imponowali formą. Bez żadnych problemów uporali się z reprezentacją Chorwacji, łatwo rozprawili się też z Austriakami. Przed kilkoma miesiącami ich wyższość musieli również uznać Niemcy. Na dyspozycję nie mogą narzekać Szwajcarzy. Przed mundialem rozegrali dwa mecze towarzyskie i choć pierwszy z nich zremisowali, to rywalem była Hiszpania. W drugim bez kłopotu poradzili sobie z Japonią. Wydaje się, że w pełni formy w Rosji będzie Neymar. Brazylijczyk, który od kilku miesięcy był kontuzjowany, wyleczył się w czerwcu i już w powrocie w meczu z Chorwacją strzelił gola. To on ma prowadzić Canarinhos do tytułu Mistrzów Świata. Drogi użytkowniku, wygląda na to, że używasz dodatku do swojej przeglądarki, który blokuje nasze reklamy. Aby móc oglądać materiał, prosimy o jego wyłączenie. Dziękujemy. Redakcja Sport TVP Mundial 2018. Pojedynek Neymara i Coutinhona. Jajka. SNTV.